Halo, halo, wtorek 8 listopada, 2 minuty po godzinie 21, a więc startujemy z przedostatnim w tym roku magazynem podsumowania kolejnej kolejki pierwszej ligi. No, już można powiedzieć, stały skład. Ze mną Paweł Krusz. Cześć, witam wszystkich. No i Oleg Bladowski, dzisiaj będę znowu prowadzić dla Was to podsumowanie, ten magazyn dzisiejszy. 17 kolejek za nami. Można powiedzieć, pierwsza runda za nami za tydzień, ostatnie, ostatnia seria gier w tym roku. Dzisiaj magazyn będzie dosyć szybki. Celujemy w 45-50 minut. Paweł, uda nam się, czy nie? Zawsze mówimy, że magazyn ma być szybki, a wychodzi jak wychodzi, ale nie mamy dzisiaj gości, gadamy w dwójkę, więc wydaje się, że, że tutaj raczej będzie faktycznie w miarę, w miarę szybko, ale treściwie przede wszystkim, nie? Tak, miejmy nadzieję, że tutaj nasza merytoryczność będzie na dobrym poziomie. Czekamy na znak w ogóle, kto nas ogląda. Czekamy na łapki w górę, czekamy na kolejne suby. Dajcie znać skąd nas oglądacie, któremu klubowi kibicujecie. No i tyle. Powinny, na... jakieś, powinny jakieś osoby z Łodzi się pojawić z racji nowego lidera. No właśnie. Tutaj powin, powinniśmy jakoś przyciągnąć łódzką społeczność. Dokładnie. Zanim zaczniemy omawiać pierwsze spotkanie tej 17. serii gier, no to zobaczmy ogłoszenie mundialowiec podczas trwania zbliżającego się wielkimi krokami mistrzostw mundialu. W piłce nożnej 2022 w Katarze będziemy mieli okazję kilka razy porozmawiać sobie o tym, co będzie się działo na tym turnieju w jego trakcie. Tak więc serdecznie zapraszamy. Więcej informacji niedługo pojawi się na naszym Twitterze. No to mogę, co? Mogę się, od, mogę się odnieść do czatu. Gratuluję wszystkim kibicom KKS-u Kalisz dzisiaj, bo. To, to jest w ogóle niebywałe, co KKS Kalisz robi, robi w Pucharze Polski, więc mam nadzieję, że do maja wytrwają właśnie w takich wynikach i że przejadę się na Narodowy, żeby tam po meczu, że tak powiem, z Gordio iść na piwo albo coś w tym stylu, bo naprawdę imponujące to jest. Kolejna ekipa z ekstraklasy. Jeszcze górnik przecież ostatnio w gazie wygrał, wygrał na Szczecinie 4-1, a tutaj, proszę bardzo. Przyjeżdża mistrz świata i ekipa do Kalisza i zostają rozbici w karnych. Dziękuję bardzo. Ja no to, i w, ogóle się, ja to w ogóle się tak. dziwię, że mamy tutaj kibiców KKS-u Kalisz na naszym czacie, bo... No, ja na waszym miejscu bym poszedł w miasto i świętował, bo takie awanse w takich okolicznościach z takimi drużynami nie robi się codziennie, a więc to by był dobry motyw do tego, żeby po prostu sobie poświętować na mieście. Jeszcze raz gratulacje dla Kalisza. No i, i ten. No, no i nie można zapomnieć o górniku Łęczna. Widać już pierwsze efekty pracy Dara Wukowicia w Piaście Gliwice <śmiech> <śmiech> Więc ja, ja byłem sceptyczny i jak widać, ta sceptyczność nie była tutaj na wyrost, ale kurczę, no tam też przecież Dogrywka grali w osłabieniu zwycięstwo nad ekstraklasową ekipą e, dlatego sobie odpaliłem tutaj mecz powiedzmy z boku oglądam co się dzieje w leki z Legią bo jak takie niespodzianki dzisiaj są to kto wie co tam się wydarzy. Dobra, miał być szybki telexpresowy e, program, no to jedziemy z pierwszym meczem. Sandecja Nowy Sącz zagłębie Sosnowiec moje pytanie Paweł, do ciebie e, czy Tutaj trener Skowronek powinien zacząć się bać o swoją posadę. Wątpię, wątpię, że za, powinien się zacząć bać. Szczerze, dlatego, że mi się wydaje, że to nie dziwi kibiców Zagłębia, to, że są na takim miejscu, no bo czego tak naprawdę oczekiwać. Pamiętam, że w zeszłym sezonie to było 15 miejsce. Dwa sezony temu, jak była reforma, co wtedy była ta reforma, żeby powiększyć klasy do 18 zespołów. I wtedy spadało, spadał z ekstraklasy jeden zespół, i z pierwszej ligi spadał jeden zespół. To oni wtedy zajęli 17 miejsce. Więc już wtedy uciekli spod topora. Ostatnio, ostatni sezon e, ostatnie bezpieczne miejsce. No i szczerze, no ta, powiedzmy, ten środek tabeli to jest coś takiego, co. No może niekoniecznie powinno satysfakcjonować, no bo wiadomo, że jako kibic i, i powiedzmy tam zarząd to zawsze chciałoby się gdzieś tam zahaczyć o tą, o tą szóstkę, ale no tutaj nie, nie widać raczej takich, takich perspektyw, no szczególnie kiedy przegrywasz 4-1 z Sandecją Nowy Sącz. Wszystko się zaczęło, znaczy no zaczęło, w 43 Fabry strzelił bramkę, jeden z tych dwóch napastników, który mi tam z rotuje Właśnie na, na zmianę z Sobczakiem, i wydawało się, że do pierwszej, pierwszą połowę wygrają, ale jeszcze piękny gol Wróbla, który wyrównał tutaj stan meczu, jeszcze właśnie przed Kwistkiem, który zwieńczył pierwszą połowę. No a druga połowa, już totalny dyktando do Sandecji. No to w ogóle chyba pierwszy taki mecz, że, że aż taki, no tak, no największa, najwyższa wygrana. W tym sezonie tam obrona zagłębia totalnie się pogubiła. ostatnia bramka była taka, że wróbel się z chłopem na plecach zastawiał do 5 metra i, i właściwie wystawił nabiegającemu wszedł do bramki, właściwie, więc nie wiem, nie wiem co się tam nie wiem, co się tam działo. Drugie zwycięstwo w Sandecji no i najlepszy mecz w sezonie na pewno też świetny mecz Jakuba Wrubla, który troszkę później się zabrał za te bramki i asysty. Za to Zagłębie już od czterech meczów nie wygrało, tak sobie sprawdziłem, że w każdym z tych czterech meczów przynajmniej dwie bramki stracili i w sumie się nazbierało 10 goli już straconych mm -hmm. w czterech, w odstępie czterech kolejek, więc to jest bardzo dużo. Takim, oni są w takim idealnym środku, bo mają 7 punktów przewagi nad strefą spadkową, 6 mają straty do, do właśnie baraży. No, ale tak jak, tak jak powiedziałem, no tutaj oni mają też taki kazus drużyny, która awansowała do ekstraklasy i to jej wyszło na złe. Ponieważ oni, pamiętam, przed awansem do ekstraklasy tam w sezonie miało być szybko. Dobra, ale to dokończę. Oni awansowali 18-19, nie, oni wtedy grali w ekstraklasie i przed tym to nie byli potęgą w pierwszej lidze. Tam zawsze byli wysoko w czubie, no w końcu awans. No, a potem po tym spadku z ekstraklasy to już jest równia, równia pochyła. Sandecja niby jedna jaskółka wiosny nie czyni, aczkolwiek rywale tam, którzy są nad nimi ostatnio serii nie przegrywają, więc ta strata się zmniejsza. No i trzeba po prostu dobrze przepracować zimę jeszcze ten ostatni mecz, i, i walka będzie w sandecji do ostatnich kolejek. Tak, Sandecja podłącza się do tlenu, można powiedzieć, bo gdyby tego meczu nie wygrali, to ta sytuacja na zimę byłaby bardzo trudna. No tak, ale wiesz, no to też jest efekt nowego nowego trenera szkoleniowca. Tam Stanisław Warga. Ten początek, tak chyba się jeszcze docierał z drużyną ma ostatnie pięć meczów dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki, gdzie na przykład Skra i e, Skra i Chojniczanka w ostatnich pięciu meczach to wszystko przegrały, nie? No to masz siedem punktów zdobytych w przeciwieństwie do tamtych, którzy zdobyli zero. No tak. i to jest jakby, wiesz, prosta kalkulacja. Okej. Okay, Postawimy tutaj kropkę na tym spotkaniu i przenosimy się do Krakowa. Tam Wisła podejmowała górnik Łęczna. Co to był za mecz? Ajajajajaj, jak tytu... można zacytować, klasyka. Kurczę, jakby ja jestem. E, powin, powinien chyba Damian Zbozień przeprowadzić jakieś, prowadzić jakieś takie treningi dla piłkarzy, jak skutecznie wyrzucać z autu. Bo to już nie jest pierwszy raz w tym sezonie, gdzie po prostu górnik. Jest out, idą środkowi obrońcy w pole karne, tam zboże i pręży, muskuły, wrzuca piłę, zgranie na dalszy słupek i jest bramka. Tak to wpadło, tam na 1 do 0. Co nie zmienia fakt, no, że Wisła ten mecz, no, tak patrząc sobie na statystyki, no to powinna chyba wygrać, nie? no bo raczej powinni to traktować jako stratę punktów. Ja patrzę, to jest 25 strzałów, 8 celnych. No, Gostomski też tam wyprawiał cuda. Wiślacy kopali w poprzeczki I słupki raz, znaczy dwa razy w jednej akcji, więc tam też szczęścia było bardzo dużo górnika, górnika łęczna. No w końcu tam Wisła odrobiła w pierwszej, w pierwszej połowie, jeszcze Rodado próbował, ale Gostomski dobrze się zachował. No i 61 minuta, niewykorzystane sytuacje się zamściły Świetna piłka Podlińskiego do, do Krykuna ten strzela do pustej i sensacja. Staje się faktem. Wisła na pewno może czuć niedosyt, i przede wszystkim spójrzmy sobie na statystyki Radosława Sobolewskiego, bo już pięć meczów prowadzi Wisłę. No i to jest jedno zwycięstwo, trzy remisy i jedna porażka. Ja właśnie się obawiałem, że w Wiśle nie będzie czegoś takiego jak efekt nowej miotły. No bo nie oszukujmy się, że Radosław Sobolewski nie jest żadną nową miotłą, to jest człowiek związany z klubem, asystent były Jerzego Brzęczka, więc. Właśnie obawiałem się, że te wyniki mogą wyglądać tam, powiedzmy, znaczna poprawa, ale, ale bardzo podobnie. I, I myślę, że dla ekipy, która chce jak najszybciej wrócić do ekstraklasy, jedno zwycięstwo w pięciu spotkaniach na razie to nie jest coś, co, co ich zadowala. No aczkolwiek na plus na pewno to, że wiele sytuacji stworzonych to faktycznie, no aczkolwiek skuteczność tutaj totalnie zawiodła. No właśnie, na propos skuteczności patrzę sobie na statystyki tego spotkania. 8 strzałów na bramkę do trzech, jeżeli chodzi o strzały celne, 25 sytuacji bramkowych dla Wisły do 8 dla górnika Łęcznej Wisła ten mecz przegrywa. No tutaj to jest tylko potwierdza, te twoje słowa, o tym, że Wisła była bardzo nieskuteczna, a też trzeba wyróżnić na pewno Gostomskiego w bramce, tak. bo, bo tam kilka takich sytuacji, które, które obronił naprawdę na najwyższym poziomie. No i, i na pewno to, że. Został Został w Górniku Łęczna, dlatego klubu to, to była jedna z lepszych rzeczy, które mogło się tam przydarzyć, też na wyróżnienie. Oczywiście ten duet Crazy i Krykun. Naprawdę podoba mi się w ogóle gra tych dwóch zawodników, I, i za każdym razem, gdzieś tam w każdym meczu da się albo jednego, albo drugiego wyróżnić. No i Górnik jest już cztery punkty nad strefą spadkową. Biorąc pod uwagę to, jak się ten sezon zaczął, to ja myślę, że. Z, no z przebiegu tego sezonu, no bo wiadomo, że przed sezonem to każdy by zobaczył i powiedział o, 13 miejsce, to, to nie, to nam się nie podoba. Ale biorąc pod uwagę to, jaki mieli problem na samym początku, to myślę, że spocałowanie pocałowaniem ręki naprawdę e, można, można przyjąć... Na... O, Lechia prowadzi z Legią. A ja widzisz, 1-0. E, tak jest, Durmus strzelił. Tak więc e, myślę, że e, no parę wzmocnień, jakiś tam, raczej to jest klub z renomą, więc myślę, że nie jedna osoba chciałaby trafić do górnika Łęczna. Nie wiem, jak tam nie interesowałem się za bardzo, jak tam ostatnio te sprawy, powiedzmy, pozaboiskowe, tam z zarządem, wypłatami i, i tym podobne. Aczkolwiek to wygląda coraz lepiej w górniku Łęczna. I wydaje się, że oni chcą się troszkę odciągnąć od tej grupy, która tam kisi się na dole. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Jedziemy dalej. Resowia Podbyski Dziebielsko Biała, Resowia 2.0 prowadziła, ale to prowadzenie. Wypuściła i też można powiedzieć Taki typowy mecz Dla Podbeskidzia Gdzie albo oni wychodzą na prowadzenie Albo przeciwnik Aja. wychodzi na prowadzenie A mecz i tak kończy się remisem I to bramkowym remisem no, 2-2, 3-3 to są takie Wyniki, które w meczach Podbeskidzia Padają w tym sezonie bardzo często tak, tutaj to też widać. W ogóle też zauważyłem taką ciekawą zależność, że to był mecz dwóch trenerów, którzy przejęli swoje zespoły w dziesiątej kolejce Fortuna pierwszej ligi. Czyli mamy Mirosława Hajdo, który przyszedł i od razu zaczął robić 100 razy lepsze wyniki niż Grzegorczyk. No, inna kwestia, że tam wystarczyło wygrać mecz i to już były lepsze wyniki niż, niż Tomasz Grzegorczyk. No i Dariusz Żuraw w podbeskidziu Bielsko-Biała, które od tego czasu, aż żu... od czasu, kiedy Żuraw ich przejął, to oni nie przegrali żadnego mecza. Co prawda tutaj jest pięć remisów aż, trzy zwycięstwa, ale dalej są bez porażki pod tym szkoleniowcem. Pierwsza połowa dla Resowi, 2 do 0, następnie bieleszczanie tutaj wracali, jeszcze dwie ekipy miały naprawdę dużo sytuacji, fajny ofensywny meczyk, tak jak mówiłeś Wisła miała 8 celnych strzałów, 25 w sumie, tutaj tak samo jeżeli chodzi o podbeskidzie, ale resowia troszkę więcej kreowała niż, yy, niż górnik Łęczna i też była naprawdę niebezpieczna. Tam, gdyby Górski e... wykorzystał swoją sytuację, nie, nie pamiętam czy to było przy wyniku 2 do 0 czy 2 do 1, to ten mecz już by mógł być kompletnie zamknięty. A ja nie wiem, czy Górski nie wykorzystał tej sytuacji przy jakoś 1 do 0, a potem poszedł chyba Rożdy, po którym padł gol, ale to, to już mniejsza, mniejsza o to. W każdym razie. E, czekaj, aha, no teraz Resowia ma taką gorszą serię, bo powiedzmy, ten efekt nowej miotry trwał 5 e, kolejek, tam nie przegrywali. Teraz od trzech kolejek już nie wygrywają, aczkolwiek grali z LKS-em Termaliką i teraz z, z e, pod Besgiciem, więc. E, ciężkie mecze. No wiadomo, że nawet jak grasz z mocnym rywalem, to żałujesz tego, że wypuściłeś dwubramkowe prowadzenie. No tego. Tego tutaj nie da się no, w żaden sposób, no, czy no, da się pewnie wytłumaczyć, no, ale zawsze żałujesz. Co jest zmienia faktu, że przyszedł taki progres po tych dwóch gorszych meczach, gdzie 3 do 0 dostali od, od dwóch zespołów. No i też jest, jest jeszcze taka zależność, że Dariusz Żuraw bardzo mocno odblokował ten potencjał ofensywny pod Beskidzia. To jest jego, według mnie, największe osiągnięcie na razie w tym klubie, no bo. Nie oszukujmy się tam za poprzedniego trenera, no Biliński tak dosyć średnio strzelał, a teraz masz tak, Biliński strzela po prostu chyba w każdym meczu, jeszcze od, odblokował się Goku, który ma już 5 goli i 7 asyst, Biliński ma 11 bramek, no i oni strzelają teraz na zawołanie, bardzo dobrze się rozumie ten duet, no aczkolwiek ta ekipa nie potrafi na razie grać jeszcze w defensywie, bo za Żurawia sobie wypisałem, tylko dwa razy zagrali na 0 z tyłu co nie zmienia faktu, że serię bez porażki w tej lidze lepszą ma tylko ŁKS w obecnej formie więc warto oglądać mecze Gurali chociażby dlatego, że, że właśnie jest, jest ciekawie i jest tych bramek dużo i też zawodnicy grają, którzy potrafią to robić tak? tacy jak Goku czy Biliński. Tak jak powiedziałeś, tutaj zespół Podbeskidzia wyciągnięty za uszy przez, przez Goku, Romana i, i przez Kamila Bilińskiego, tak no powtórzę, po prostu Twoje słowa: odblokowany ten ofensywny potencjał, i pod jest się, się całkiem nieźle nawet ogląda. Tak jak powiedziałeś, dużo emocji, dużo goli. Także, jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, zrobić jakąś reklamę pierwszej ligi, no to prawdopodobnie byśmy e, puścili komuś mecz z udziałem pod bo bo o tamtych emocji no to jest na, naprawdę, nie wiem naprawdę to, wiele. Wiesz, trzeba by zrobić właśnie, nie, ja tak sobie myślę, że albo właśnie mecz chrobrego. Albo, albo Stali pod beskidzie też się w sumie broni, ale to dopiero od czasu, kiedy tutaj trener Żuraw przyszedł, bo wcześniej to, to było mało, mało ciekawe, ale, ale teraz faktycznie już, już lepiej to wygląda. Przenosimy się no, do następnego miasta. Od raopole podejmowała LKS Łódź. LKS Łódź po tym spotkaniu kończy rundę e, tą pierwszą. E, jeszcze można, można powiedzieć, że jesienną, tę pier, pierwszą serię gier e, jako zespół e, lidera. No i pytanie do mnie, czy spodziewałeś się w ogóle takiego obrotu spraw? Bo gdzieś LKS w pierwszej części sezonu był w tej górnej części tabeli, ale nie aż tak blisko pierwszego miejsca, natomiast po tych ostatnich rozstrzygnięciach w końcu e, na ten fotel lidera e, wsiadają. To znaczy tak, no najważniejsze jest to, że LKS od dziewięciu meczów w ogóle nie przegrał i od czterech kolejek jest zwycięski. I mi się wydaje, że to jest taka zależność, że myśmy patrzyli na tą górę tabeli, była tam puszcza, był tam ruch i myśmy się tak zachwycali, że ło, jakie zespoły, które w ogóle się tutaj nikt nie spodziewał, że one będą u góry, a wtedy LKS sobie ciułał te punkciki tak troszkę po cichu. Zbliżali się, mało kto to zauważał No i po prostu widzisz Puszcza się, potyka ŁKS wychodzi na, na czoło To jest zespół, który Przede wszystkim No też w ofensywie na to się dobrze patrzy Też w ogóle mam taką Rozkminę, że Że Kazimierz Moskal to jest taki trener Który tak troszkę wraca jak bumerang tak nie, nie ma go gdzieś Cicho o nim i potem nagle Znowu Kazik, Kazik Moskal wskakuje powiedzmy na top no i być może uda mu się zrobić awans do Ekstraklasy z lks em to była też ciekawa historia dla, dla tego trenera no Pirulo, tak, to, to co zrobił, wypatrzył Dankowski świetny mecz oczywiście, gol asysta Pirulo też asystę daje mu bezpośrednio z rocznego, gdzie to jest piłka wrzucona na nos, idealna do uderzenia z voleja ale to strzał ciekawy... taki taki trochę koślawy, nie? Tego Dankowskiego. no dobra, ale wiesz co, no... To wi wiadomo, że raczej nie celował w ziemię, co nie zmienia faktu, że wiesz, że, że to no nie, padło, był kulfon. No wpa wpadło, nie był taki nie? kulfon. który wpadł, tylko wiesz, idealnie się odbiła i w okienko. Ee, więc więc fajna, fajna bramka. No, Odra jeszcze próbowała odrobić, tak? W 71 nawet im się to udało. Marzec najpierw tam zmarnował sytuację, ale potem się zrehabilitował. No, ale wrzutka świetna Dankowskiego do, do Juricia i ustalił tym samym wynik spotkania. Coś tutaj jeszcze. Aha, w ogóle zauważyłem, że kwestia jest taka, że po Pirulo najlepszymi strzelcami w klubie są Kowalczyk i Janczukowicz, którzy mają po trzy bramki. I to jest ciekawe, że w sumie w zespole lidera taki drugi najlepszy strzelec ma tylko trzy trafienia. Co też pokazuje, że. E, że tam jest po prostu dużo ludzi do strzelania, tak? Że wiadomo, Ale ten że firul... zespół też jest poukładany w defensywie, bo to jest 16 straconych bramek tylko. To jest drugi wynik. w lidze zaraz po gks Katowice, który tych bramek stracił do tej pory tylko 13, więc ten zespół widać, że on jest poukładany w każdej formacji i, i tam wszystko jest dobrze zrównoważone. No tak, no Kazimierz Moskwa zawsze był takim trenerem, który bardzo mocno stawiał właśnie na te też aspekty. Defensywne, żeby od tego, od tego rozpoczynać. W każdym razie, sobie też wypisałem co do tej defensywy, bo może jest tam mało straconych bramek, ale w tej serii tych dziewięciu nieprzegranych meczów, tylko dwa razy czyste konto. Więc to jest tak, że, że okej okay, tych, tych bramek jest może mało, ale coś ostatnio tam zawsze wpadnie. Nie? Zawsze się przekula, zawsze rywal coś strzeli no myślę, że też Odra tak jeszcze tutaj kończąc powiemy troszkę o Odrze oni mieli niezłe dwa ostatnie wyniki tam był remis z Ruchem i wygrana z Chojnicami no ale teraz trafili na LKS dobrze dysponowany i myślę, że ciężko tutaj wyciągnąć takie wnioski czy, czy po prostu no, trafili na trudnego rywala tak? I, i być może jeszcze powiedzmy ten wzrost ich formy niedawny, taki, takie wzgórze nie? to nie jest jakiś taki ogromny, ogromny wzrost ale że jeszcze będzie, mają tam ostatni mecz, zobaczymy, jak, jak, się, jak się w nim spiszą. Oni się też wydostali ze strefy spadkowej, nie dlatego, że oni jakoś super punktują, no ale z kraju i chojnice nie punktują nic, tak? No to, nawet, no to nawet ten jeden punkt, który tam gdzieś zdobędziesz, to, to jest po prostu, a trzy to już jest w ogóle winda przy takich, przy takich rywalach. Wiesz co, zastanawiam się, jak będzie u nich przerwa zimowa wyglądać, bo oni mieli, moim zdaniem, nietrafione transfery. Tam powiedzmy, wiesz, zawodnicy typu klec, Makuszewski, wydawało się, że oni będą seryjnie tutaj robić bramki, asysty, coś, coś tutaj nie zagrało, więc zastanawiam się, czy, czy ci powiedzmy zawodnicy, którzy przyszli do Odry, będą teraz mieli taki czas na okrzepnięcie, czy może trzeba tutaj sprowadzać nowych, nowych piłkarzy, no bo to jest regres, oni w zeszłym sezonie mieli siódme miejsce. Jedźmy dalej, kolejna stacja, GKS Tychy, ruch Chorzów, tam remis 2-2. Do Dobry mecz Wójtowicza, znowu strzela Pląskowski, ale to za mało na Rumina, który dwa razy znalazł drogę do bramki Bieleckiego. Niebiescy na derbowym szlaku można powiedzieć, bo dwie kolejki temu wygrana na Cichej z Gieksą, teraz pojechali na stadion przy ulicy Edukacji w Tychach. Warto podkreślić, że tam pobity został rekord frekwencji w tym sezonie, na tym, na tym stadionie. Prawie 7 tysięcy kibiców było. No i tak to nawet nie jest połowa tego, co się tam może zmieścić, ale myślę, że po takich meczach kibice troszkę chętniej zaczną chodzić na, na GKS. Szczególnie, że mamy jeszcze ostatni mecz z Chojnicami u siebie e, właśnie w, tym, tego, w ten weekend. Bardzo ciekawy mecz, bardzo dużo emocji. Ja sobie spojrzałem to tam Jałocha ma sześć interwencji, a Bielecki siedem. To znaczy tylko jak było dużo celnych strzałów i jak było, było niebezpiecznie. No Rumin właściwie dostał dwie piłki idealnie na nos, też odnalazł się tam. Tak, e, ale naprawdę... zbyt łatwo, tak jakby zbyt łatwo defensorzy dawali mu dojść do sytuacji strzeleckich. o no, tam dobrze on, się... On w ogóle... Tak wyglądał, jakby nawet do tej piłki za bardzo nie skakał, tylko wiesz, po prostu patrzy sobie na piłę, oblicza, jak ona leci, po prostu się cofa do niej, idealnie się znajduje w miejscu i przykłada głowę, nie? Tak, a Więc... obrońcy ruchu tak jakby trochę dzie jak dzieci we mgle w przy tych sytuacjach się zachowywali, szczególnie przy tej drugiej bramce, bo to wydawało tak, się mogło, że. On tam z dwóch metrów, tak. Chyba. Że to łatwa, jest łatwa piłka do obrony, a, a jednak okazało się, że z tego padł i tak gol. No tak, ale wiesz, ruch prowadził po pierwszej połowie Wójtowicz dwukrotnie, na początku świetna wrzutka do Swędrowskiego, potem Pląsu też został przez niego obsłużony. Swendrowski pięć bramek w tym sezonie, Pląskowski cztery. To pokazuje jakie transfery zrobił ruch. Jak najbardziej dwa trafione moim zdaniem. A to też nie wszystko, i... bo przecież chociażby Szur też jest taką postacią, A, tak. która, która jest gra pierwszą planową rolę w, w tej defensywnej formacji, więc tam było trochę więcej tych dobrych transferów. E, też Moneta, z tego co pamiętam, tak. A. Więc, więc naprawdę to okno transferowe w, w Chorzowie było bardzo udane. Teraz pytanie, co właśnie będzie przez tę przerwę jesienno-wiosenną, nie? Znaczy, wiesz co? Yy, mi się wydaje, że tutaj ruch raczej nie powinien nikogo stracić, bo znaczy tak czysto piłkarsko spoglądając na to, no nie wiem, no może tam zawsze wiesz, zdecydować aspekt finansowy, że ktoś ci da super kasę, chcesz, chcesz jeszcze masz czas w swojej karierze, żeby zarobić i idziesz. Ale tak czysto sportowo, piłkarsko, to myślę, że to jest mega fajna przygoda. E, wiesz, szansa na to, żeby zrobić trzy awanse z rzędu. I mhm. realnie bijesz się o ekstraklasę, więc. Takiego właśnie czysto piłkarskiego i sportowego widzenia, to może być naprawdę historyczny wyczyn. E, dlatego myślę, że wielu, wielu piłkarzy po prostu to imponuje i że tutaj pozostaną. No szczególnie, że tam jest przecież e, dobra, dobra atmosfera. E, no też, tak tam widać w, tym metru... w ogóle, że w tym, w tym, w tym zespole no 80-90% zawodników tak jakby. Chcę za ten ruch umierać, nie? No bo tam jest tam gra dużo Ślązaków w tak, ogóle. Tam tylko, gra... że to, to nie tylko o to chodzi, ale ten, to, co powiedziałeś, ta, ta historia z tymi trzema potencjalnymi awansami z rzędu, no z tą historią. T, 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 znaczy tak, no mówię, że potencjalnymi trzema, tak? E, z, z rzędu plus to, co dzieje się tam na, na trybunach, ta cała otoczka wokół klubu, wokół tej odbudowy i tam naprawdę każdy, kto przychodzi dobrze się w to wpasowuje, dobrze się z tym czuje i, i chce grać. No, mi, nawet mimo tego, że trochę teraz ruch wpadł w taką małą zadyszkę, no to, no to i może tak oni mają, to oni, Może oni mają taką klątwę końcówek rund. Nie czy pamiętasz, co się działo w tak. drugiej lidze w zeszłym tak, tak. sezonie. Ta, ale tam były jakieś takie problemy kadrowe, nie? jakieś tam, yy, tam jakieś zatrucie, czy jakiś wirus tam wokół nich krążył. No ale no, faktycznie, powiedzmy, za czy zadyszka, no po prostu oni punktowali na niesamowitym poziomie, no i wiesz, jak nagle tam remisujesz, czy przegrywasz jeden mecz, to nagle się okazuje, że to jest zadyszka, no a to jest dalej dwa punkty straty do, do Puszczy, trzy punkty do ŁKS-u, więc jak najbardziej do, do odrobienia, jeszcze tylko o GKS-ie, to jest taki rywal, że nie wiadomo na jaką odsłonę Tyszan trafisz w danym tygodniu, ale pewne jest to, że będą bramki dla jednych, albo dla drugich, albo dla jednych i drugich, oni mają najwięcej bramek właśnie w meczach z ich udziałem. Bilans 31-29, nie? Więc, więc to jest. 17, masz 17 spotkań i w ich meczach padło 60 goli. No to proszę bardzo. No to też, też mecze tychów można, można pokazywać ludziom, którzy powiedzmy nie są przekonani. E, chociaż tam w defensywie czasem może być nieco, nieco gorzej i może ich to nie przekonać. E, aczkolwiek, no, no ten GKS tychy tak podobnie troszkę jak Sosnowiec. Czyli tak zawieszony pomiędzy tym właśnie w takiej punktowej próżni, tak, czyli daleko do awansu i daleko do. do no typowy zespół środka tabeli. Tak, i myślę i myślę, że tutaj też oni mają taki moment w swojej przynajmniej historii, że, że raczej ta szóstka no, na pewno nie w tym sezonie i. I, znaczy często się mówi, że a fajnie by było, bo oni mają fajny stadion. No ale to wiesz, to stadion nie jest jedynym wyznacznikiem tego, e, że, żeby ktoś awansował. E, a ciekawostką jest to, że jednak stadion pomaga, bo ostatnie dwa miejsca w tabeli okupują zespoły, które grają 34 mecze na wyjeździe, nie? tak jest. Um... Zostajemy na Śląsku i wędrujemy do Katowic. Tam GKS Katowice podejmował hojniczankę kolejny gol Araka. Na pewno Paweł Krusz się cieszy, bo to jest, to jest. kolejne pięć dych na, na cel charytatywny. Plus do tego najważniejsza informacja po tym spotkaniu, która pojawiła się dzisiaj. Tomasz Kafarski został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny hojniczanki. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie w takiej rozmowie prywatnej i Paweł powiedział coś takiego: No, jeżeli przegrywasz z Gieksą 3 do 0, plus do tego strzela ci gola Jakub Arak, no to nie możesz być spokojny o swoją pasadę. Nie no, a czy wiesz co, już żarty moim zdaniem o Araku się skończyły, bo to jest czwarta brałka w sezonie, jest najlepszym strzelcem geksy. Nawet czytałem jakiś artykuł dzisiaj taki i, i tam też właśnie było, było już wspomniane, że no już się skończyły te wyliczenia, no bo chłop w ostatnich sześciu meczach cztery bramki zdobył, więc y, odkuł się, odkuł się i, i zamknął mi gębę, tak można Jak powiedzieć. będzie na wiosnę? No na wiosnę zobaczymy, ale jestem <laughs> bardzo ciekawy, bo... Ale wiesz dlaczego? Bo w GieKSie on, on wykorzystuje coś takiego, że tam po prostu... Nie ma ludzi do strzelania. Tam gra w ataku ten Roginić, który się przewraca, niestety. O, o, on jest wielki, a nie potrafi się utrzymać na nogach. Szwedzik jest bardzo nieskuteczny i marnuje też na, też na potęgę. No i Arak się w to, w to wstrzelił. Szczególnie, że to jest w ogóle to najbardziej przekonujące zwycięstwo Gieksy w sezonie. Oni nie wygrali jeszcze trzema bramkami. W pierwszej połowie jeszcze to było takie bardzo biegsovym i też no, takim stylu, czyli powiedzmy mało mało sytuacji, ale w drugiej w drugiej już arak, potem Karny, też na araku swoją drogą faul, oprócz tych bramek on też parę karnych wywalczył. No tak, żart, żartami tak jak powiedziałeś, ale trzeba powiedzieć, że, że dla Araka też to jest w ogóle ostatni dzwonek na to, żeby, żeby się obudzić, na to, żeby napastnik w tym wieku zaczął strzelać bramki. Bo jeżeli ten sezon zaliczyłby do nieudanych, to można byłoby powiedzieć, że jest po prostu spalony, tak? I, i tak ciężko wiesz, byłoby wrócić e, do klasy. Arak jest trzykrotnym zdobywcą pucharu Polski. Więc on już ma te powiedzmy tytuły. No wiesz, mistrzem Polski i zdobywcą Pucharu Polski też jest Tadeusz Socha, o którym byś w życiu tak nie pomyślał, więc no tutaj możemy się licytować na, na takie rzeczy. No wiadomo, ale tam jaki miał wkład, ale no szczerze znajdź mi kogoś pier... się wiem, tak, licy, takich piłkarzy. Nie, wiem, czy ktokolwiek w ogóle będzie taki, kto wiesz, spędził ostatnie dwa lata w Rakowie, jeszcze wcześniej w Lech i i robisz trzy, trzy puchary polskiej. No mniejsza o to, że Arak w tym meczu o, o puchar polski odbyłem na żywo, to wszedł na trzy minuty w 80. dostał czerwoną i wyleciał yy, 180 sekund później. No ale wiesz, dochodzi no, o to, że, że jakby. No, no, musisz być czy, w tej drużynie. Z, Musi... się bę... tak. z czego cię będą pamiętać, nie? Tak, tak. No więc... i, teraz, i teraz po prostu przyszedł czas na to, że Arak robi indywidualne liczby. A poza tym on w pierwszej lidze tam, on po prostu w ekstraklasie nie strzelał, ale w pierwszej lidze tam zawsze strzelał, jak sobie spojrzałem też w innych, w innych klubach. A jeżeli chodzi o Tomasza Kafarskiego, no to historia w Polsce znana każdemu, czyli trener robi awans, potem przychodzi kryzys, przegrywa wszystko co leci i zostaje zwolniony. Ciężko tutaj powiedzieć, znaczy to. No, jeżeli faktycznie w Chojnicach już nie widzieli sensu, żeby Tomasz Kafarski prowadził ten zespół, chcieli zmiany, no to to jest dobry czas na to, żeby to zrobić, no bo mamy za chwilę przerwę, tak? Więc z takiej perspektywy to na pewno no, dla nich jakieś, no powiedzmy, mają teraz jakąś taką większą przejrzystość, a nie to, że będą dalej z Kafarskim, przyjdą pierwsze dwa mecze na wiosnę, będzie to samo i wtedy będzie klops, nie? Więc znaczy kwestia jest taka, że też nie można tutaj aż tak bardzo e, negatywnych, myślę, powiedzmy, w negatywnym kontekście oceniać Kafarskiego, bo miała swoje momenty w tym sezonie, no przecież było zwycięstwo, e, pamiętam, z Wisłą Kraków, było zwycięstwo z LKS-em. Z, z, no no, z górnikiem widzisz. łączna też. Tylko się do czego problem... zmierzam? No, Problem był taki, że oni przegrywali te mecze, z, powiedzmy, najważniejsze. Tak. Czyli z takimi zespołami typu Odra, Resowia i Sandecja. I oni sobie tym zrobili bardzo słabą sytuację, no bo wyobraź sobie, że potem po prostu każda z tych ekip ma nazbieranych tych 20 parę punktów, e, no i teraz robią się na przykład te małe tabele w walce o utrzymanie, no i Chojnice już mają po prostu w plecy z każdym. No i, tak. i mi się wydaje, że, że to był taki gwóźdź do trumny, bo, bo gdyby to było, bo oni teraz pięć meczów przegrali z rzędu, z czego trzy tam właśnie było z takimi zespołami, no właśnie, Resowia Odra, Andecja. Ja myślę, że jakby przegrał są, pięć meczów to są z rzędu ka bezpośredni kandydaci tak. w walce o, o utrzymanie w tej lidze, bo nie ma co się oczekiwać, bo Niczanka będzie, będzie walczyć o utrzymanie. Moim tak. zdaniem. No, że jest, jest teraz jednym z bardzo poważnych kandydatów. Ale wiesz, ja myślę, że nikt by kawalskiego nie zwolnił, gdyby on przegrał z zespołami typu ŁKS, Ruch, GieKSa, Chrobry no, ale to są Chociaż faktyczne... wiesz co? Ja z tego co, co do mnie informacje dochodziły, to było blisko zwolnienia już około 6-7 kolejki. I, I tak naprawdę oh. Kafarski, um, Tomasz Kafarski uratował sobie posadę, e, wygrywając z górnikiem Łęczna. To była kolejka siódma, na której myśmy, notabene, byli z ekipą Ligowca. E, jest z tego, z tego spotkania vlog i było widać, jak, jak Tomasz Kafarski w ogóle żyje tym meczem i jak bardzo mu mu zależy też. E, Świetna bramka wtedy, pamiętam, cegiełki w końcówce spotkania, ale to był mecz, który, według moich informacji, Tomasz Kafarski już, już grał wtedy o, o to, czy utrzyma posadę. No teraz Miarka w końcach w się przebrała. Eee... Cierpliwość się skończyła, jeżeli chodzi o zarząd w chojnicach. No, i, i tak jak powiedziałeś, chyba decydujące tutaj były te wyniki z tymi bezpośrednimi rywalami do, do walki o utrzymanie. Ja też tak sobie spojrzałem na, na historię w ogóle chojniczanki z końcówki poprzedniego sezonu, z, z okresu przygotowawczego. Oni w ogóle w okresie przygotowawczym meczu nie wygrali. Pierwsze zwycięstwo przyszło w tym sezonie dopiero właśnie w tej siódmej kolejce z górnikiem Łęczna. No Więc no, były takie Złoty i upadki w tym sezonie, ale, ale sądzę, no, że jednak może to chyba być dobra decyzja dla Chojniczanki, chociaż no, ten jeden mecz mógł, mógł już tutaj dograć. Tomasz Kafarski. To jest, znaczy, to, to jest i tak mecz na, na wyjeździe. To, wiesz, to ewentualnie, gdyby ją u siebie mecz, to żeby dać, tak, nie wiem, się pożegnać albo coś w tym stylu, no, to jest mecz na. Na tychach. No, no wiesz, no, no w ogóle teraz są zwolnienia. Na przykład w ekstraklasie też poleciał Stokowiec, też wiesz, jeden, jeden mecz przed końcem. E, czy tam, czy Fornali troszkę wcześniej tam rozwiązano za porozumieniem stron. E, więc, no nie wiem, może jeszcze chcą jakoś tak wykrzesać takie ostatnie siły, może już powiedzmy bez, bez trenera, czy, czy piłkarze będą grali z jakąś, nie wiem, mniejszą presją, mniejszą blokadą. Nie, nie mam pojęcia. No w każdym razie, no, faktycznie, no też mecz ten z Gieksą był bardzo niemrawy z ich strony. Jeden strzał celny. Gieksa 10 strzałów celnych, kurczę, zespół, który wygrywa mecz, każdy jeden do zera, oddaje 10 celnych strzałów i strzela 3 gole. No, więc tutaj to pokazuje, że, że coś było po prostu, po prostu nie tak. Wydaje mi się, że przydałyby się jakieś transfery, bo oprócz Kuchty to tam nie przyszedł chyba nikt, kto by wzmocnił ten zespół, tak. E, tak po prostu dobrze na, na pieczenie. A też oddali ligę. przecież Pląskowskiego przed sezonem do, do ruchu chorzów no tak, bez żadnego przyszedł żalu. Tuszy, przyszedł tuszyński i się okazało, że, no, no, że przyszedł tuszyński, że to jest nazwisko, bo, bo no, no, niestety w żaden sposób choć a, go, a gole w cholnicach od 50 lat i tak strzela to Mikołajczak. Mikołajczek. No więc. dokładnie, i to jest jedyny, to jest człowiek, który był, należy się plus. Bo Tomasz yy, Mikołajczak, yy, obojętnie od tego, po prostu, w której gra lidze strzela, zawsze gole i on nie zawodzi. On, on akurat nigdy nie zawodził, yy, więc dla niego plus, no a reszta. Może jakieś wypożyczenia, coś, pościągać jakichś wolnych zawodników i, i wiesz, i walczyć, nie? Mhm. Dobra, no to co? Jedziemy dalej. Arka Gdynia malika nie ciecza. Jeden do dwóch brzydki mecz w ogóle do tego pierwszego gola, strzelonego dla, dla Brookbetu, Tak spojrzałem sobie na ten mecz w to niedzielne południe i trochę żałuję, że ten, że ten mecz oglądałem. Ciężko się go oglądało. Arka strzeliła szybko gola. No i w zasadzie na tym gra Arki się skończyła. I tak stanęli i od siódmej minuty praktycznie grali, grali na czas. Co można o tym meczu no powiedzieć? Tak. Tylko tyle, że e, trener e, Latal robi, robi zmianę, wchodzi Karasek i Karasek odmienia minutę później w ogóle obraz tego spotkania i całe spotkanie i to, jak to spotkanie wyglądało. Gol i asysta tego zawodnika e, i tyle. Co mi się nie podobało w tym meczu? Gra Radwańskiego to i jego kolegów z ataku z Brugbetu, bo to jak widać było, że Arka, no można powiedzieć, że całkiem nieźle broniła do tego momentu straty, straty bramki, ale była bardzo głęboko cofnięta i dużo było takich sytuacji stykowych w polu karnym. I to, co mi się najbardziej nie podobało, to to takie ostentacyjne szukanie karnego przede wszystkim przez, przez Radwańskiego. Chociaż moim zdaniem tam jeden karny mógł się należeć po takim starciu w powietrzu, dośrodkowanie, Radwański wyskoczył do główki z dobrotką i, i dobrotka Radwańskiego zahaczył przy, przy lądowaniu. Można było tam pokusić się chociaż o analizę VAR i, i przyjrzeć się bliżej tej sytuacji. Tego nie zrobiono. A to było jeszcze przy, przystanie 1 do 0 dla, dla arki. No i co? Jarka I znowu nie wygrywa u siebie spotkania. I spotkania bardzo ważnego, bo tak jak mówiliśmy w przypadku chojniczanki, te mecze z bezpośrednimi kandydatami do utrzymania, tak mecze Arki Gdynia z bezpośrednim kandydatem do awansu bądź udziału w barażach. No i Arka te punkty traci i, i co najważniejsze, też na własnym stadionie. No nie potrafią grać na, na swoim stadionie w Gdyni. A w ogóle co do, że szukali karnych, no to przecież ostatnio w Polsce można dostać niezłe, niezłe wałki na rzutach karnych. Nie wiem, czy, czy widzieliście, czytaliście. I to nie trzeba całkiem w ogóle daleko z Gdyni jechać, bo nawet z Gdyni nie trzeba wyjeżdżać z tego, co słyszałem. Czekaj, ale jak, jak, jak się nazywał ten mecz, gdzie, gdzie były takie okropne karne? To była jakaś Concordia Elbląg z Pilicą Białobrzek Kurczę, zobaczcie sobie, poczytajcie o tym, bo okazuje się, że niezłe wałki mogą być w naszej piłce. A to w ogóle za co tam były dyktowane rzuty karne w tym meczu trzeciej ligi, to jest piłkarski poker. No ale dobra, wracając jakby do tego spotkania, no to właśnie, ja sobie tak przygotowując się, napisałem kapslokiem: e, arka u siebie, e, bo to jest chyba jakby podsumowanie tego, tego spotkania. To jest po prostu arka u siebie. Osiem meczów w tym sezonie w Gdyni, dwa zwycięstwa, trzy remisy. Trzy porażki. I jeżeli byśmy sobie zrobili zestawienie tylko meczów domowych, to oni są na czternastym miejscu. Oni, gdyby wygrali chociażby dwa mecze więcej tam u siebie w Gdyni, to nie są teraz tam, gdzie LKS Łódź. Albo nawet mają więcej punktów. Więc oni sobie strasznie po prostu utrudniają sprawę. Czubak, dziewiąta bramka w sezonie, to na pewno warto, warto podkreślić. No ale... Tutaj Słonie dominowały nawet w pierwszej połowie, mimo że tego nie udokumentowali, dopiero w drugiej, dzięki Karaskowi w głównej mierze, który strzelił, a potem dograł. Gorsze w domu są tylko Odra, Sandecja, Skra i Resowia. To powinna być taka statystyka, która otworzy nieco oczy kibicom Arki, chociaż oni i tak już sami wiedzą, że, że przecież jest tam, jest tam tragicznie. E, z, mówiłem o tym, że mogli być tam gdzie UKS, ale z LKS-em przegrali w 15. kolejce i to jest już druga porażka z rzędu. No i znowu z ważnym rywalem, i, i to też e, tak jak mieliśmy wcześniej przykład. Chojnic, które przegrywają z rywalami, którzy są blisko nich i będą się bić o to samo. Tak teraz widzimy z Arką, nie? Mamy porażkę z LKS-em, z porażka e, teraz z z Brookbetem, no i to też może mieć potem konsekwencje swoje. Oni, oni w ogóle mają coś takiego, że e, mają takie powiedzmy mecze w sezonie, gdzie oni mają te trzy, dwa zwycięstwa, a potem się znowu zacinają, nie? Na takie dwa, trzy i dopiero trzeba tak e, wiesz, to jest troszkę jak jazda na rowerze, że oni zjeżdżają z górki, a potem... Po prostu spada im łańcuch i znowu się muszą zatrzymywać i, i go zakładać. Ale to też trochę to... tak na własne życzenie w ogóle też w tym, w tym spotkaniu, bo tak jak mówiłem, no oni grali od siódmej minuty na czas na utrzymanie wyniku no i, potem, i to się potem ta, ta długa bramka to poszła szybko z rzuconego auto. Swoją drogą legia makarnego w meczu Pucharu Polski za chwilę A jeszcze tak, żozuło. wracając do tych statystyk meczów rozegrywanych u siebie, ja się trochę dziwię, bo przecież Arkas w poprzednim sezonie była całkiem niezłą drużyną, która, która zrobiła, no można w cudzysłowie, trochę nad wyraz powiedzieć taką twierdzę w Dyni: 18 rozegranych meczów u siebie, łącznie z tym barażowym przegranym meczem. 11 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki. Lepsza tylko u siebie była mieć legnica. I, no i, niezłe. I, i, I tak się zastanawiam, skąd, to, skąd taka słaba gra na swoim stadionie może się u, u arki brać i, i nie jestem w stanie do tego dojść. Po prostu zastanawiam je to, dlaczego w tym sezonie tak słabo na swoim stadionie sobie radzą. No wiesz co, no pewnie chodzi, chodzi tu o presję, bo każdy, przecież pamiętasz przed sezonem, to Arkę się wymieniało jako pierwszego kandydata do, do tego, że, że będzie awans. To, się, to każdy mówił Arka, 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 że to Arka musi zrobić. I wiesz, i może to po prostu siedzi siedzi w ich, ich głowach. No, tak samo no Wisła, Kraków też nie ma łatwo u siebie, jak jak słyszą powiedzmy niektóre niektóre tam hasła, które lecą w ich stronę. No tam jak y, potem, y, do, po tych bramkach też chyba tam się odezwali kibice ze słynną przyśpiewką najbardziej znane polskie przekleństwo i Arka grać, nie? Okay. Więc y, no być może, no wiesz, są, są zespoły, które po prostu lepiej, który lepiej idzie na wyjeździe niż w domu i jak widać po prostu Arka lubi podróżować i Ciężko tutaj wiesz, zawsze to, to rozkwinić, dlaczego jedne ekipy grają lepiej u, u siebie, a inne, inne lepiej na, na wyjazdach. No Może nie służy im ten stadion, a przecież stadion bardzo ładny. Drugi mecz rozgrywany w niedzielę, Chrobry głogów. W meczu można powiedzieć, że na szczycie pokonał 1 do 0 puszcze niepołomice no i, no i puszcza e, tę pierwszą rundę. Kończy na mm, fotelu wicelidera przed sezonem chyba. Każdy byłby w niepołomicach zadowolony, ale teraz? Nie, no to dalej jest taka, taki wynik, że Szapoba dla nich jak najbardziej. No to jest świetne. Każdy by to wziął w ciemno. no Nie ma nikogo w niepołomicach. byś po prostu obudził wszystkich tam o trzeciej w nocy i, i każdego się spytał, czy chcesz zakończyć rundę jesienną na drugim miejscu, i każdy powiedział tak. Więc to jest wybitny wynik puszczy. Co nie zmienia faktu, że równie ciekawym jest Chrobry na czwartym miejscu. Czwarte zwycięstwo oni, z rzędu. Czwarte zwycięstwo z rzędu. Oni w ostatnich 11 ligowych meczach przegrali tylko raz. I sobie nawet zobaczyłem, że jakbyś zrobił taką tabelę formy z ostatnich 10 meczów, to oni punktują najlepiej. Bo oni mieli przecież strasznie słaby ten start. E, tam przegrywali chyba wszystko i, i nagle się tak odbili, że zaczęli po prostu, wiesz, nie przegrywać. Marek Gołębieski, który jest triumfujący, on tam też udzielał niedawno wywiadów, biorąc pod uwagę to, że dobrze mu idzie, że tam ludzie, którzy się nie znają, myśleli, że wszystko w legii było jego winą i, i w ogóle. Przede wszystkim, Chrobry no też gra super atrakcyjny futbol. Mało to, oni zagrali dobrze w defensywie, Puszcza nie oddała żadnego celnego strzału. Więc myślę, że grasz z liderem u siebie i kontrolujesz mecz w 100%. i to jest jakby pokazanie tego, w jakiej chrobry jest formie. Szkoda dla nich chyba, że, że kończy się ta runda jesienna, bo bo strach się bać co by było, gdyby tutaj jeszcze, nie wiem, byśmy grali jakieś pięć kolejek, bo oni idą, idą naprawdę jak, jak burza. Na obronę nie, niejednokrotnie też już w naszych live'ach tutaj psioczyłem, oni czterokrotnie już w tym sezonie stracili trzy bramki w jednym meczu. A ostatnio dwa czyste konta, więc robi progres, ta drużyna. I to mi się wydaje, że to jest ogromny progres względem tego po prostu, co było na początku sezonu. I puszczę, Boże, i Hrobry jest teraz na czwartym miejscu z 30 punktami, o ile się nie mylę, tak, 30 punktów. To jest naprawdę w ogóle jakiś sezon czarnych koni. Bo, bo to też jest naprawdę świetny wynik. No chociaż przecież oni w zeszłym sezonie byli, byli też na miejscu barażowym, ale z innym trenerem, z inną wizją, zupełnie. No właśnie, i, I tutaj e, inni chciałbym... zawodnicy przecież tam podchodziło pełno ludzi. Dokładnie. No zostało wyrwane tak naprawdę z serce tego zespołu, bo i Lebedyński e, i Dominik Piła czy Michał Żuchowski to byli zawodnicy, którzy w pewnym stopniu stanowili o sile. Tak, Leszczyński w bramce, ale teraz y, zobaczmy Wolsztyń, Wolsztyński, Patryk Mucha, przede wszystkim Sebastian Steblecki. To, było, a, tak. to był ten ruch, który, który ale naprawdę też... trzeba docenić. Ale to Steblecki tak samo jak cała drużyna, bo na przykład był Bochnak, który ładował już bramki od pierwszej kolejki. A, a Steblecki na przykład, on się tak rozkręcił właśnie... Wraz z całą drużyną i też zaczęła po prostu lepiej grać w chrobry, kiedy zaczął lepiej z teblecki wyglądać. I przyszł, tam drybluje naprawdę dobrze, ma pełen luz. Ja, ja pamiętam go zawsze, że on w Ekstraklasie, jak grał w górniku, jeszcze to tak zawsze troszkę odstawał, ale potem wiesz, takim ciężkim rzemiosłem w tych niższych ligach naprawdę widać, że to jest moim zdaniem kawał kawał piłkarza. I puszcza też miała teraz taką serię pięciu meczów bez porażki, trafia na Chrobrego, który jest naprawdę rozpędzony i właściwie tutaj wiesz, od pierwszej do ostatniej minuty kontrolują mecz, no bo jeżeli nie oddaje lider celnego strzału na, po prostu na twoim boisku, no to tak to trzeba, trzeba określić. No ale to jest dalej tylko punkt straty do, do ŁKS-u. No, co nie zmienia faktu, że jeżeli Chrobry tak wystartuje na wiosnę, no to ja bym się naprawdę tam obawiał te, o te pierwsze dwa miejsca, bo no naprawdę, jak sobie każdy sprawdzi, jak, jakie są wyniki ostatnich Robego w dziesięciu spotkaniach, no to się każdy naprawdę zaskoczy, bo punktują niesamowicie. Zanim przejdziemy do następnego spotkania, no to kolejna reklama. Oczywiście zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Śledźcie nas na Twitterze, na Facebooku jest grupa założona całkiem niedawno, która się nazywa po prostu Grupa Ligowa. Tak więc tam zapraszamy. Na Discorda wbijajcie. No i jeszcze ostatnia rzecz to odsłaniamy a w zasadzie już odsłoniliśmy ostatnią kartę, jeżeli chodzi o kartę walk na fake MMA. Fejkowa gala, która nigdy się nie odbędzie, i tak prezentuje się w całej okazałości. W formule karate Nagamatsu Shibata, w kategorii Open na Nakrosius Grolik, klatka rzymska, szufryny Zacharczenko, w Superfight derby Rzeszowa, kwiecień z Małeckim, w co -main, in, e, main evencie derby braci Wolsztyńskich Rafał z Łukaszem, no i e, w main evencie e, ruch Chorzów kontra ŁKS Łódź Konrad Kasolik Konra, e, kon, e, kontra Oskar Koprowski. Ja I... myślę, że niemożliwa by była walka braci Wolszczyńskich, bo pewnie, e, ja pamiętam, że kiedyś coś takiego było, że bracia Kliczko kiedyś o, obiecali swojej matce, że nigdy nie zawalczą ze sobą, mimo że każdy im oferował ogromne pieniądze. I myślę, że tutaj by było tak samo jak z braćmi Kliczko, że nie, nie, nie stanęliby przeciw siebie. Dlatego to. ta gala jest nazwana <laughs> fake fightem, i tak jak ją opisujemy, tak gala nigdy w życiu się nie odbędzie. Chociaż ciekawe byłbym po prostu tak, e, takich starć e, idąc w tą formułę, która stała się w Polsce ostatnimi laty bardzo popularna. Myślę, że, że takie walki byłych piłkarzy albo... Znaczy no wiadomo, że obecnych piłkarzy nigdy w życiu się nie odbędzie. Świerczewski przecież radzą. się bił chyba kiedyś, tak, nie? Tak, więc, e, <laughs> więc myślę, że na przykład... E, Dużo publicz dużą publiczność zabrałaby walka, na przykład, właśnie Piotra Świerczyskiego kontra Jacek Wiśniewski. To by była walka, na którą ja, ja osobiście bym, bym wykupił pay-per-view. Ale od teraz przypadkiem dostał jakichś zarzutów? Ja nie, coś tam Wiśniewski, słyszałem, ale. Jakaś ty, przestępcza. Tak. Coś tam, coś tam było. Kolejne ogłoszenie parafialne, no to oczywiście Mundialowiec podczas Mistrzostw Świata nadchodzących, tych, które odbędą się w Katarze. Będziemy rozmawiać o, to, o tym, co dzieje się podczas tego turnieju na bieżąco. Także śledźcie nasze media społecznościowe, tam niedługo więcej informacji. A tymczasem przechodzimy do ostatniego spotkania rozegranego w, te, w tej kolejce, w tej 17. serii z Kraczem Stochowa przegrywa. Ze Stalą Rzeszów 1 do 0. E, no skra. Skra, skra, skra. Co tutaj się w ogóle z nią dzieje? To jest Ja bym, jakaś... ja bym w ogóle zaczął od tego, ile Skra e, strzeliła goli w tym sezonie, bo to jest statystyka, która jest e, no dramatyczna. 9 goli w 17 kolejkach. No to, nie, to jest wynik, który jest dramatyczny. Znaczy inaczej, oni od samego początku sezonu było widać, że Chcą zdobywać punkty defensywą, a kiedy defensywa się posypała, no to już widzimy po prostu: no tu jest y, skra troszkę pogrzebana. Zero strzałów celnych na bramkę stali, dwa w ogóle. A, czy, a w ogóle stal to w tym meczu też nie, nie lepszą miała celność, bo miała jeden celny strzał, ale za to. Ale jakie urody! Rzeszowski Ricardo Quaresma, Bartłomiej Poczobut, specjalista od bramek pięknych. Co nie zmienia faktu, że on w ogóle sobie sprawdziłem, ma naprawdę niezłe statystyki. Cztery gole i trzy asysty w pierwszej lidze, a w zeszłym sezonie drugiej ligi trzy gole i pięć asyst w całym sezonie. Więc to pokazuje, że, że poczobut naprawdę rozgrywa fajny sezon. No, w ogóle polecam też sprawdzić sobie kulisy tego spotkania, bo dzisiaj widziałem taką zajawkę, bardzo mnie rozśmieszyła, bo trener myśliwiec stracił głos. I mianowicie zamiast krzyczeć w szatni, kto wygrał mecz, z tego, że nie miał głosu, to po prostu puszczał z tego głos Iwony, nie? Czy tam z translatora, wiesz, że kto wygrał mecz? I tam mówił po prostu, wiesz, damskim głosem robot z Google tłumacza. Fajna, fajna sprawa, ale to też pokazuje, jaka tam jest, wiesz, atmosfera. Poczobut, jak tą bramkę strzelił, to oni w ogóle się cieszyli, jakby mistrzostwo świata wygrali. Nie wiem, czy widziałeś, ale cały zespół tam po prostu poleciał. Poleciał do niego, polecieli wszyscy do, e, też do, do, tam, do trenera, do ławki, no bo też dla nich to dużo znaczyło, no jak walisz głową w mur, oddajesz 18 strzałów, z czego jeden tylko jest celny, no to trochę im spadł kamień z serca. E, żaden w ogóle z bramkarzy nie miał interwencji, tak sobie teraz, teraz spojrzałem. Stal, no po prostu, co, wykonała, wykonała zadanie, no bo tak to trzeba określić, jeżeli grasz ze skrą, która jest w takiej formie, że. Każdy to wykorzystuje. Ósma porażka z rzędu. Bilans bramkowy w tych ośmiu porażkach 2 do 18. No więc to jest katastrofa. No i tutaj chyba jakiś tylko cud uchroni ich przed tym, żeby w zimę nie spędzić na ostatniej, no tam w strefie spadkowej. Bo, bo musieliby wygrać, a po czymś takim, po takiej demonicznej serii, no to bardzo, bardzo trudno. I też pytanie, czy bo pamiętasz, myśmy też przecież robili program o, o pierwszych dziesięciu kolejkach. Co ja w tym nawet powiedziałem, że, że jestem zaskoczony mile tym, na którym miejscu ile punktów ma skra, tylko problem jest taki, że oni od tego czasu nie zdobyli żadnego punktu. Yy, więc wiesz, pytanie, czy, czy te wyniki, że oni tam byli na 13 czy 14 miejscu, czy to były wyniki ponad stan i teraz po prostu przyszła taka skra, yy, która yy, no po prostu... Tak to wygląda teraz piłkarsko. No, czy po prostu coś się tutaj zawaliło? No też nie było bursztyna w tym meczu, no, aczkolwiek był tylko jeden celny strzał i tak by go bursztyn nie, nie obronił. Ale miejmy nadzieję, że on wszystko w początku z jego zdrowiem, bo w ogóle nie umiałem znaleźć żadnej informacji na temat, na temat bursztyna. A przecież on tam wybronił im już naprawdę bardzo wiele z tych niewielu punktów, tak? Więc no ciężko, ciężko z tą skrom wygląda. A stal, tak sobie myślę, raczej skończą jesień blisko baraży. Więc my, myślę, że mogą być z siebie zadowoleni, popracować nad defensywą w zimę i walczyć o miejsca 3-6. I, I to jest jakby, myślę, że do, do osiągnięcia, jak najbardziej. Kończąc, kończąc wątek tego spotkania, dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj, czy chyba dzisiaj, albo wczoraj, pojawiło się oświadczenie. Zarządu klubu sportowego skraczę Stochowa SA. Czytałeś, czy nie czytałeś? Mm, nie, zakłop nie zakłopotana mina, czyli nie czytałeś. Generalnie oświadczenie jest napisane w ten sposób, że zarząd ocenia pozytywnie pracę trenera pierwszego zespołu i sztabu szkoleniowego i zwalają winę za takie wyniki na to, że nie trenują ani nie grają meczów u siebie. Tak generalnie można stresić to, to oświadczenie, gdzieś tam 4-5 akapitów. A propos tego, że sztab szkoleniowy i ich praca została przeanalizowana przez zarząd i jest oceniana pozytywnie, natomiast duży wpływ na wynik ma to, że nie grają u siebie. No. No na, na pewno ma ogromny wpływ kluczowy, że nie grają u siebie, a w ogóle e, ruszyła akcja crowdfundingowa, gdzie można wpłacać pieniądze na nowy stadion dla, dla Skry. Nie wiem, czy to, to jest dosyć jakby, wiesz, osobliwa akcja, raczej nie słyszy się o czymś takim, że, że możesz płacić tam, powiedzmy, na, na klub pierwszoligowy im na stadion. Więc kwestia jest tutaj taka, czy no, chyba miasto tam dosyć mocno e, nie pomaga. tak, no, Ze swoją drogą, raków też nie ma zbyt pięknego. Stadionu i malutki. A szkoda, bo patrz, bo kurczę, taka Częstochowa, no to jest na pewno najmniejsze miasto w Polsce, które ma dwa kluby w dwóch pierwszych ligach. Na 100%. No bo kto tylko ma tam, no powiedzmy jest Łódź, Poznań. Jeszcze pewnie ktoś by się tam znalazł, ale wiesz, no Częstochowa, no to wiesz, są, są zespoły, które marzą o tym, żeby być, wiesz jeden zespół z miasta, albo jakieś tam powiedzmy powiatu, gminy, żeby był w pierwszej, albo, albo w Ekstraklasie, a tutaj masz dwa zespoły, z czego jeden z nich robi mistrza Polski w tym sezonie. To w ogóle nie ma, nie podlega dyskusji. Raków będzie mistrzem, tak uważam. <grych> Ale wiesz, no, no, to co, no to będą trzymać tego trenera, aż przegra kolejne osiem meczów, bo... No, dlatego mówię, trochę się dziwię temu, temu, co zostało wypuszczone weter i... <grych> No i tyle. Zakończmy na tym, bo, bo nie chcę się rozwodzić na, na temat treści tych oświadczeń. Nie pamiętam, no. który z klubów to był czy to był Mielec, które tak szastało oświadczeniami w kil kilka sezonów temu, że, że tak y już nie pamiętam, chyba ktoś tam był mistrzem takich oświadczeń. I po prostu przypomina mi się ta historia teraz, w tej chwili. Dobrze nam tutaj na czacie podpowiada Michał. Pozdrawiamy patronów, i niebawem będzie ligowy quiz. I patroni mają pierwszeństwo w zgłaszaniu się do takowego quizu. Oczywiście więcej informacji pojawi się niedługo, bo jeszcze nie jest wszystko dogadane na ostatni guzik. Tak więc mogę tylko ogłosić, że będzie takowy quiz i pierwszeństwo w zgłoszeniach. Będzie, Będą mieli patroni, a autorem pytań do tego quizu będzie oczywiście potężny redaktor Paweł Krusz. O, teraz, teraz się o tym dowiedziałem. Ale... Nie, no żartuję, żartuję, ale, ale postaramy się uatrakcyjnić ten, ten quiz. Będą pytania dotyczące pierwszej, drugiej i być może trzeciej ligi. Tak a więc... Ja też mogę na przykład wziąć udział w takim quizie? Czy Jeśli będziesz wymyślać pytania, to nie. Wolałbym wziąć udział w quizie niż, niż wiesz, wymyślać pytania. To zdecydowanie no, pomyślimy nad tym i po prostu informacja taka, że tak, takowy quiz będzie, i po prostu trzeba wyczekiwać dalszych wiadomości a propos tego. No to co, wszystkie mecze omówione, więc czas na to, aby podsumować to, co się działo w tej 17. kolejce Fortuny Pierwszej Ligi. Sandecja Nowy Sącz wygrywa 4 do 1 z Załgębiem, Sosnowiec, Wisła Kraków przegrywa z Górnikiem Łęczna 1 do 2, Resowia remisuje z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2 do 2, ŁKS Łódź na wyjeździe pokonuje Odreopole 2 do 1, kolejny remis 2 do 2 w meczu GKS Utychy z ruchem Chorzów, GKS Katowice wygrywa swoje spotkanie 3 do 0 z Chojnicę Arka Gdynia kolejny raz u siebie pokonana 1 do 2 przez Brugbet Termalikę Nieciecza Chrobry Głogów wygrywa mecz na szczycie 1 do z Puszczą niepołomicę i Stal Rzeszów na wyjeździe pokonuje Skrę Częstochowa Tabela po pierwszej rundzie prezentuje się w sposób następujący: Na pierwszym miejscu ŁKS Łódź, potem puszczanie połomice, następnie ruch Chorzów, Chrobry Głogów, Arkadynia, GKS Katowice, Brugbet Mali, Kanieciecze, Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Stal Rzeszów. Drugą część tabeli otwiera nam Wisła Kraków, GKS Dychy, Zagłębie, Sosnowiec, Górnik Łęczna, Resowia, Odra, Pole i w strefie spadkowej: Skra Częstochowa, Hojniczanka i Sandecja. Nowy Sącz. Jedenastka kolejki. No to ta prezentuje się w następujący sposób. W Bramce Maciej Gostomski, Górnik Łęczna, no tutaj chyba wybór niepodważalny. Linia obrony to Piotr Głowacki, Stal Rzeszów, Arkadiusz Jędrek, GKS Katowice, Michał Michalec, Chrobry Głogów, Kamil Dankowski, ŁKS Łódź. Linia pomocy to Tomasz Wójtowicz, Ruch Chorzów, Sirhej Krykun, Górnik Łęczna, Rafał Wolsztyński, Chrobry Głogów, Kacper Karasek, Brukbet Termalika Nieciecza i linia napastników złożona z Daniela Rumina z GKS Tychy oraz Jakuba Wróbela. Wróbla z Sandecji Nowy Sącz. Paweł, Kozak, kolejki, twoim zdaniem masz jakiś typ? Krasek, wiem, że, wiem, że masz, bo, bo nawet widziałeś dzisiaj, jak wybieraliśmy. Zresztą się z tym wyborem chyba zgodziłeś. No tak, bo, bo wiesz, no. Wchodzi chłop i odmienia mecz. No tam ci się męczyli po prostu ci, którzy byli na boisku, się męczyli przez 60 minut Nic i potrafili zrobić. Ha, a karasek chyba w ogóle w pierwszym strzał. Tak strza pierwszym pierwszy strza kontakt z piłką no, ee, i Dziękuję. Gola. I, I dlatego zakłada takie okulary, i jest kozakiem, no. i tyle. Tak, kozak kolejki. Kacper Karasek, bryk Malika nie ciecza serdecznie. Gratulujemy. Ale widzę, że szybki jesteś, bo ja chciałem powiedzieć, że lewu z czerwoną kartką, a już napisałeś na czacie. A to nie ja. A, a, dobra. A <laughs> o, dobra. widzisz! A widzisz! E, ten... ma, magicz, magiczne rzeczy dzieją się u nas na czacie podczas naszych magazynów. Po prostu knur w lidze, w lidze hiszpańskiej. Co on wyprawia przed tym oddziałem? Mm, zapowiedź kolejnej kolejki. E, pierwsza e, kolejka rundy rewanżowej. GKS Tychy, Choniczanka. Paweł, jaki typ? E, f, 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 no GKS Tychy myślę, że zwycięży w tym spotkaniu. Ja sądzę e, tak samo. GKS Katowice, ŁKS Łódź. Oj, tutaj śmierdzi remisem 0, -0. A, w, a ważne, ważna informacja jest taka, że Pirulo pauzuje. Ma cztery żółte. Ostatnio został czwartą żółtą, więc w tym meczu tak. nie zagra. A Gieksa wygrała z ŁKS-em 2-0 na wyjeździe, na inaugurację. Dlatego teraz e... mi pachnie wynikiem 0-0. E... Remisem, remisem. <grym> Odra, Opole, Brookbed, Termalika. No tutaj no. chyba postawię swoje pieniążki na Brookbed, Termalika. Jakby się dało takie X2, ale jeżeli się nie da X2, to, to niech będzie Termalika. Arka Gdynia pod Bielsko-Biała Uwaga, Arka Gdynia gra ten mecz u siebie No, To rewanżyk też będzie Pierwszy mecz był tam ciekawy Tam jakieś czerwone były i jakieś chyba Ekscesy jak pamiętam Ekscesy stadionowe Remis bym postawił A ja Postawię na pod Beskidzie Skra Częstochowa, Ruch Chorzów Ruch Sandes, Jadowy Sącz, Wisła, Kraków Remis a ja uważam, że ten mecz wygra Wisła. Chrobry, Głogów Stal Rzeszów. O, kurczę, zobaczę. A nie będę nie będzie wtedy w Polsce. Kurczę, abym zobaczył ten mecz. Przecież to będzie jakiś yy, wysyp bramek. Faj, <gry> to fajne to, to będzie spotkanie, to na pewno, ale myślę, że Chrobry da radę i wygra to. Yy, myślę, że... Myślę, że tutaj chrobry. Chrobry wygra też tak samo jak ty. Górnik Łęczna puszcza niepołomice. To też ciekawy mecz. Drużyny napuszcza no, taka no. można powiedzieć mini zadyszka na koniec sezonu, natomiast górnik z meczu na mecz wygląda coraz lepiej. I cały czas ja się że punktuje. Po, potężna tutaj maszyna Tomasza Tułacza. Je, jeszcze raz udowodni, że zasługują na pozycję wicelidera. A może nawet jakby się LKS potknął, to by skończyła zimę i przezimowali na ten. Na pierwszym miejscu. No dobra, puszcza, niech wygra, to tak. No tak ja w tym meczu postawię na górnie. Resowia, okay. Zagłębie Sosnowie to jest spotkanie, które będzie zamykać nam tą ostatnią kolejkę w tym roku. Ja myślę, że Resowia się tam odbije i nawet dogoni wtedy w tabeli. Zagłębie ma taką szansę, chyba. Jestem tego samego zdania. No w ogóle w dużej ilości A nie, jeszcze nie dogoni, się. ale się zbliży. Dużej, dużej ilości przypadków zgadzaliśmy się wyjątkowo w tej kolejce w zapowiedzi tej kolejki. No i co? Dochodzimy do końca naszego magazynu. Chciałabyś pozdrowić kogoś jeszcze? Nie wiem, powiedzieć jakieś miłe słowa. Albo zrobić jakieś ekspoze na koniec. Ekspoze na koniec. Mówiliśmy o Mundialowcu i ja jestem pesymistą i boję się, że. Możemy, możemy zagrać trzy mecze, ale oczywiście będę kibicował z całych sił. Chociaż widzisz, lewy już się oszczędza, dostał specjalnie czerwoną kartkę, żeby jak najwięcej móc zagrać minut dla Polski, potem w kolejnej rundzie pokonać Francuzów, i droga do medali jest otwarta. No. Tak, żeby doprecyzować, Lewandowski dostał dwie, dwie żółte, a więc nie bezpośrednio czerwoną, ale fakt faktem po pół godziny zakończył swoją, swój udział w tym spotkaniu. No to co, dziękujemy wam serdecznie, że dzisiaj nas odwiedziliście, naszym wiernym fanom. No, frekwencja dzisiaj nie ma co tutaj mydlić oczu, nie najlepsza. Najwierniejsi. I, i mamy świadomość tego, że nie idzie to tak, jak e, chcielibyśmy, żeby szło. Tak więc od przyszłego sezonu troszeczkę zmienimy format, ale to też musicie wyszukiwać nas i nasze wiadomości na naszych social mediach. Za dzisiaj dziękuję państwu, Paweł Krusz. Dzięki serdeczne, do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. I Oleg Bladowski, dzięki serdeczne za dzisiaj i do usłyszenia!